4 grudnia świętowali górnicy. To czas zabawy, ale także podziękowań za trud pracy pod ziemią i życzeń przede wszystkim bezpieczeństwa. W Dzień Świętej Barbary, patronki górników, odprawiane są msze święte w ich intencji i ich rodzin. Taka msza święta miała miejsce 4 grudnia m.in. w kościele pod wezwaniem imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie Bobrku. W Dniu Świętej Barbary zacząłem pozdrowieniem, które dla nas jest bardzo ważne jako katolików, szczęść Boże, ale ono też ogromnie kojarzy się właśnie z dzisiejszym świętem, z górniczą pracą i tym pozdrowieniem, którym witali się zjeżdżający szolą na dół górnicy, jadąc na swoją szychtę. Moi kochani, dzisiaj ogromnie się cieszę z tego, że ta górnicza tradycja powraca. Bobrek jest osiedlem, na którym mieszka wielu, wielu byłych górników i aktualnie w górnictwie pracujących. Dlatego tym bardziej cieszę się, że po pewnej stagnacji znalazły się osoby, które chcą tą uroczystość reaktywować. Dziękując Panu Bogu przez Świętą Barbarę za lata szczęśliwie przepracowane i prosząc dobrego Boga przez orędownictwo patronki o Boże błogosławieństwo, opiekę nad nimi i ich rodzinami. Dzisiaj jeden z górników wygrzebał gdzieś tam w swojej kolekcji górniczą lampkę, która stoi dzisiaj na ołtarzu. Ciekawe, że jej rolą nie tylko było dawać światło, ale jej rolą podstawową było chronić człowieka od nieszczęścia, którym mógł być nagromadzony gdzieś metan. Patrzymy dzisiaj w to światło, którym jest Jezus Chrystus, niewątpliwie oświecające każdego z nas, ale również chroniące przed wszelkimi zagrożeniami. Dlatego oby to światło Jezusa Chrystusa w naszych sercach nigdy nie przygasło. Szczęść Boże wszystkim górnikom, wszystkim barbarom, szczęść Boże wam wszystkim. Wszyscy górnicy czczą to święto, modlą się o dobry byt na rok następny. Jesteśmy dumni z tego zawodu, jesteśmy dumni z święta przeszłości. Od samego rana orkiestry górnicze grały wszystkim górnikom na osiedlach, tam gdzie mieszkali, przed kopalniami, odbywały się akademie. Wszystko było hucznie, robiliśmy spotkania gwareckie. Dzisiaj jest to w skromnym wydaniu, sami to organizujemy, ale jest nam miło. Jesteśmy zgraną grupą, zgranym zawodem. Cieszynie na osiedlu Bobrek jest bardzo dużo górników, tym bardziej, że to osiedle, jak sama nazwa mówi, nazywa się Górnicze. Tutaj jest bardzo dużo górników z byłej kopalni Morcinek, ale i z kopalni Pniówek, i z kopalni Zofiówka. Tutaj ta bracz górnicza jest liczna. A czego życzyć górnikom? Szczęścia Bożego, dobrze wynagradzanej pracy, bezpiecznej pracy, aby władze zawsze spoglądały przyjaźnie na tą bardzo niebezpieczną pracę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.